Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wreszcie spotykamy się w gronie między nami kobietami. Przed chwilą byłem między nami mężczyznami i nie zdążyłem pewnych ważnych rzeczy powiedzieć, ale trochę powiedziałem. Myślę, że mężczyźni rozum mają i z tego potrafią skorzystać. W związku z tym wam wycinam pewną część materiału, z której jedną rzecz tylko chcę powiedzieć. W okresie dojrzewania, kiedy dziewczyny zaczynają się kierować, to hormony na to działają, ku facetom, kształtuje się tak zwany heteroseksualizm, jedyna norma u człowieka, bo tylko para heteroseksualna biologicznie ma sens, ponieważ tylko taka para może przedłużyć gatunek, mówiąc językiem biologicznym, prawda? I w tym czasie kształtowania się heteroseksualizmu powstaje pewien konflikt damsko-męski, ale to na razie zostawmy na boku, powstaje zainteresowanie mężczyznami. I to jest naturalne, prawidłowe i dobre. Gdyby tak nie było, to by trzeba małżeństwa przydzielać w Urzędzie Stanu Cywilnego, nie, losować albo nie wiadomo jak. Tak? To zainteresowanie jest dobre, to Pan Bóg wymyślił. Tylko czyhają nasi przeciwnicy, żeby wytworzyć pewien przerost tego zainteresowania. I dziewczyna jest podatna na subtelne bodźce. Najlepiej jak jej szeptać do ucha. A mężowie chcą coś załatwić żoną i krzyczą na nią. To nie beznadziejna metoda. Jak można żona krzyczy, to żona słyszy tylko to, że on krzyczy. Nic więcej. Treści w ogóle nie łyka. Natomiast szeptanie jest niezwykle skuteczne i należy się troszkę tego obawiać. Jeśli się dostatecznie dobrze naszepcze do ucha dziewczynie, to właściwie pójdzie jak w dym. Za takim, który i tak naszeptał, prawda? I kobieta ma taką granicę, przy której przestaje granicę w uczuciach. Tak, jeżeli uczucia przekroczą pewien poziom, to przestaje nad sobą panować. I to w obie strony. Jak jest albo z bardzo dobre uczucia, przestaje nie chce nad sobą panować. Albo bardzo złe uczucia, przestaje nad sobą panować. Po co jest mężczyzna stworzony? Żeby ochronił kobietę, żeby nie zrobiła głupstwa wtedy, kiedy wychodzi poza kontrolę. Kiedy uczucia jej już mogą zdominować jej postępowanie. Niestety mężczyźni robią coś zupełnie odwrotnego. Celowo wprowadzają kobiety w tereny, których one przestają panować, po to, żeby ją wykorzystać dla swojej przyjemności. Żeby ją użyć. Przepraszam, brutalnie mówię, ale tak to się dzieje. No? Trzeba mieć tą świadomość. Druga świadomość, która jest nam bardzo potrzebna, to ta, że jesteście znacznie bardziej od mężczyzn podatni na wpływ otoczenia. I dlatego otaczajcie się dobrymi, mądrymi dziewczynami. Stwórzcie wspólnoty, środowiska, bo inaczej będziecie się czuły jakimiś mamutami, przedpotopowcami, które mają jakieś dziwne poglądy, które są w ogóle nieżyciowe, nie dzisiejsze i strasznie nieszczęśliwe. Akurat to nie jest prawda. I w tym czasie, kiedy się kształtowałyście, kiedy kształtował się w was heteroseksualizm, czyli zainteresowanie tą brzydką płcią, niestety przeciwnicy nie śpią. Jak szeptać do ucha dziewczynom, milionom dziewczyn na całym świecie jednocześnie? Wymyślono pisemka dla dziewczyn. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że target, tak się mądrze mówi, grupa odbiorców pisemek dla dziewczyn jest 12-16 wiek. Dokładnie czas dojrzewania. A rodzice mówią, panie, co pan mówi, tam nic takiego nie ma. Gdyby tam było coś takiego, nie wiem, rozebrana para, współżyjąca, to ma dziewczynka 12-letnia by to wyrzuciła czym prędzej i byłaby wyleczona. Nie, nie, tam są ciekawe rzeczy. Tam są naprawdę ciekawe rzeczy. Ładne zdjęcia, jakieś tam zespoły. I przy okazji listy do redakcji. Kiedyś byłem urodziny, bardzo pobożni, dobrzy ludzie, mąż szafarz. Dziewczynka tuż po komunii, 12 lat chyba, coś takiego. Ma taką tablicę korkową i na tej tablicy jakieś tam wycinane artykuły z gazetek. I zdjęcie były takie, to się nazywało chyba Spice Girls, coś takiego, tak? Były takie dziewczynki śpiewające, bardzo kiedyś modne. I liderka tego zespołu. Zdjęcie i na tle kolorowego zdjęcia wywiad z nią. Ja czytam. Kilka razy dziennie przeżywam orgazm, z facetem lub bez. Pokazałem to rodzicom. Włosy im dęba na głowie stanęły, bo nie mieli pojęcia. Widzieli zdjęcie nad łóżeczkiem córki. List do redakcji. Kasia lat 15, pisze, była z kolegą pod prysznicem i było cudownie.
Redakcja nie komentuje, bo tak troszeczkę, no chyba najwięksi nawet Purytanie nie widzą w tym nic złego, nie poznawali piękno ciała. Stworzenie Boże za chwilę jeszcze gotowi napisać. Po co Kasia lat 15? Oczywiście mam nadzieję, że żadna z was nie wierzy, że ten list napisała Kasia lat 15, tak? W tym samym numerze, w wydaniu szwedzkim, dziewczynka o szwedzkim imieniu lat 12 napisała słowo w słowo ten sam list. Po co w Polsce Kasia lat 15 napisała taki list? Ano po to, żeby Zosia lat 17 myślała, jestem opóźniona, jeszcze nie byłam. Tak się generuje postawy. Wpływanie na kobiety, które są podatne na wpływ otoczenia. I dziewczyny uważają, ja mam 17 lat, jeszcze nie spróbowałam, jestem nienormalna. Wszystkie w tym wieku współżyją. Prawda? I temu się trzeba przeciwstawić. Badacz zachowań seksualnych dziewcząt w Polsce. Badacz, w cudzysłowie badacz, bo jakiś to badacz. Profesor z tytułami, bardzo znana postać, nie będę podawał nazwiska, bo to nie o to chodzi. W opracowanym haśle w słowniku pisze, wiek rozpoczynania dziewcząt w Polsce. Podaje swoje badania. A kogo badał? Prostytutki na zachodniej granicy Polski, tak zwane tirówki. Młodociane dziewczyny, które tam stały godzinami, te tiry, kiedy granica jeszcze była tło i tak dalej, więc one tam dorabiały u tych panów, którzy mieli jakieś pieniądze. I na podstawie tego środowiska wyciągnął wniosek o czasie rozpoczynania współżycia przez dziewczęta polskie, powołał się na swoje badania i jeszcze w tym haście redagowanym przez siebie dopisał, ale wydaje się, że te wyniki są zaniżone. Czy chciał, żeby jeszcze wcześniej zaczynały. Przecież to widać, jak to działa, prawda? I w tych pisemkach są takie rzeczy typu opisz swój pierwszy raz. Nie musi być prawdziwy. Wejdźmy w skórę dziewczynki 12-letniej. Opisz swój pierwszy raz, dostaniesz nagrodę. No chcę dostać nagrodę. Plakat jakiś coś tam. Płytę, nagranie. No ale no ja jeszcze nie. Ale jest podtytuł. Nie musi być prawdziwy. No to im napiszę. No i co napisze porządna 12-latka? No z mężem po ślubie w pięknej scenerii. No nie, no wyśmieją mnie. A już na pewno nie dadzą mi nagrody. To im napisze coś takiego, że im gały na wierzch w redakcji wyjdą. Czegoś jeszcze nie słyszeli. I zaczyna fantazjować na temat swojego pierwszego współżycia w formie patologicznej. I ta wyobraźnia powoduje, że ona mimo woli sobie to wpisuje w tył głowy jako tęsknotę. Ja pokażę przykład. Nie chcę was gorszyć, ale przykład z życia wyjęty prawdziwy. 2 lata po ślubie przychodzi małżeństwo do poradni. Zdążyli w tym czasie urodzić dziecko. 2 lata minęły. Mąż przyprowadza żonę, mąż załamany. Żona zdradziła go z 5 różnymi facetami. Chodziła po internecie, jak bezpiecznie zdradzić męża, jak zacząć ślady. I jakoś mąż informatyk odkrył proceder i się wydało. On prosi, panie, to jest moja żona sakramentalna. To jest matka mojego dziecka. Ja muszę jej wybaczyć. Ale przecież tak nie można żyć. My przychodzimy tutaj, żeby radykalnie to przerwać, to zabezpieczyć na resztę życia, żeby nigdy nic podobnego nawet w myślach nie powstało. Zresztą bardzo rozsądnie podszedł do sprawy. Obolały oczywiście, no bo... A co z kobietą? Miała jedno zmartwienie. Kurczę, że się wydało. Jak on do tego doszedł? Ona nadal miała tam tęsknoty do igrów seksualnych z facetami. Nieszczęśliwa jest kobieta. Skąd się wzięła ta tęsknota? Z natury? Nie. Jest to wyraźne wynaturzenie, sprzeczne z naturą. I to się wzięło właśnie wtedy, kiedy ona się kształtowała. Kiedy ona tworzyła tą swoją wizję seksualności, czując te bodźce pociągające ją ku chłopaku, ku mężczyznom, ona sobie ukształtowała fałszywą wizję. I to będzie motor jej działania. I teraz są całe rzesze dziewczyn ze spaczoną wizją seksualności. Tutaj rozmawiałem z chłopakiem, który mówi, że jego siostra współżyje z kolegą i uważa, że to jest wszystko dobrze. Jak ona jest zagubiona. Facet, który nie widzi w tym nic złego, jest mniej zagubiony niż dziewczyna, która nie widzi w tym nic złego. I to wiem, że jak facet mówi, to podejrzane. Odsyłam do książki Kingi Wiśniewskiej. To był chyba erotyka w aspekcie zdrowia psychicznego. Mówi, że znacznie większym wynaturzeniem jest współżycie zabawowe, sportowe czy takie przygodne
w wykonaniu kobiety niż mężczyzny. Mężczyzna dużo mniej musi sobie złamać niż kobieta. Kobieta jest specjalnie zabezpieczona przed tym, żeby niepochopnie podejmowała takie działania. I ona musiała to wszystko sobie złamać. Ona jest bardziej wynaturzona niż ten facet, z którym współżyje. Czyli nie chcę stwarzać furtki, że faceci mogą, kobiety nie. Nie o tym mówię oczywiście. I teraz, jeżeli którakolwiek z was ma świadomość, że w okresie dojrzewania przeszło przez jej umysł jakieś tam właśnie listy do redakcji, jakieś tam fantastyczne historie miłosne, które tak fajnie się zdradzali i tak cudownie było. I kibicowaliśmy, że dobrze, że tą małpę zostawił, należała mu się lepsza w filmie, prawda? I przecież to się konstruuje, takie scenariusze. Życie pokazuje zupełnie coś innego. Jeżeli w jakikolwiek sposób w tym uczestniczyłaś przez powiedzmy N godzin, to jesteś zainfekowana. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, co tam siedzi. Wobec tego z pozycji taty mówię, to teraz 2 razy N godzin. Piękne historie miłości. Piękne. Są filmy, tak? No nie w naszej telewizji, ale są. Filmy, książki, opowieści. Żebyś oczyściła się, żebyś przepięknie zatęskniła. To jest podstawowy, to jest początek szczęścia człowieka, że on pięknie tęskni. Dlaczego ludzie są tak masowo nieszczęśliwi? Bo ordynarnie tęsknią. Obrzydliwie tęsknią. W sposób wynaturzony tęsknią i realizują. Jak nie realizują, to są nieszczęśliwi, jeśli nie zrealizowali. A jak zrealizują, to są nieszczęśliwi, bo siebie zniszczyli. Także i tak niedobrze. To jest podstawowy bój, od tego ja zaczynałem, mówiąc do was wczoraj, prawda? Że te tęsknoty są motorem aktywności. N godzin, chłopakom mówię, jeżeli N godzin oglądałeś pornografię, to teraz 2 razy N godzin wpatruj się w Chrystusa Eucharystycznego przed Najświętszym Sakramentem i prosi o oczyszczenie wzroku. Powinno stać. Jak nie starczy, to 3 razy N godzin. Do bólu. Aż do końca będziesz uleczony. Nie można bezkarnie siebie niszczyć. Tak więc to jest niesamowite dzisiaj ważne dla dziewczyn, żeby mimo całej ordynarności świata pięknie marzyły. Bo to jest jedyna, to stwarza jedyną szansę, że potrafisz wtedy pięknie, nawet chłopaka, który jest trochę pogubiony, przeprowadzić we właściwą stronę. Zarazić tą piękną wizją miłości. W przeciwnym razie zniszczysz sam. Będziesz towarzyszyć w niszczeniu siebie i tego faceta. Żyjemy w świecie, jakim żyjemy. Dlatego ja wypisałem taki cały szereg pytań kontrolnych, które namawiam, żeby każda z was sobie pozadawała. Po to, żeby sobie uświadomić, w którym miejscu jestem. Czy jestem zupełnie spokojna, bezpieczna, czy jestem trochę przez ten świat zniszczona. Jaką mam wizję rodziny? Dzisiaj rosnący procent dziewcząt przed ślubem ankietowanych mówi, że no dopuszczamy, że mąż się będzie zdradzał. No takie czasy. Być może się rozwiedziemy, no ale trudno, trzeba spróbować. To jest dramat, jak jest takie myślenie na starcie. No? To się samo potem spełnia. Czy do końca się cieszysz, że jesteś kobietą? Robiono badania w Polsce już wiele lat temu. Ponad 50% dziewczyn w okresie dojrzewania mówiło, no już jestem kobietą, to jestem. Ale facetom to jest lepiej. Dopóki się do końca nie ucieszy, że jestem kobietą, że mogę rodzić dzieci, że mogę karmić piersią, że mogę matkować w sposób, który żaden facet nie będzie matkował. Nawet nie rodzą dzieci, mogę matkować w sposób, który niedostępny dla żadnego faceta na świecie. Mam w sobie to coś, czego nie ma żaden facet. Jeżeli się tym do końca nie ucieszysz, nie będziesz szczęśliwa. To co głoszą feministki pochwały męskości. Bądź jak facet i wtedy będziesz szczęśliwa. Nie będziesz. Wielkie oszustwo. Czy chciałabyś być matką? Również dziewczyna, która pójdzie do zakonu, nie byłoby dobrze, gdyby ona nie cierpiała bachorów. Absolutnie nie, że matką w życiu nie chodzi w rachubę. Chce być matką, ale jeszcze bardziej chce matkować w szerszym stopniu. Prawda? Matka Teresa z Kalkuty była matką i nikt na nią inaczej nie powiedział jak matka. Przecież nie urodziła żadnego dziecka. I nikt z nas nie ma wątpliwości, że gdyby założyła rodzinę, to byłaby fantastyczną, cudowną matką. Ale nie mogłaby robić tego, co robiła. A więc każda kobieta ma akceptować to, że może być matką. Idziemy dalej. Czy marzysz, to jestem straszny teraz, czy marzysz o tym, żeby w oczach świata być kurą domową? Żeby mąż zarobił na życie na tyle, że możesz być z małymi dziećmi w domu. Zobaczmy, jak dzisiaj dziewczyny są szczute przeciwko takim wizjom.
bo to jest dzieciom najpotrzebniejsze. Jak ktoś ma z tym problem, to polecam taką cienką książeczkę mojej żony, która napisała o tym, jak była 10 lat w domu. Jak dziękuję Panu Bogu i mężowi za to, że ona widziała wszystkie pierwsze ząbki, kroczki, uśmieszki, tragedie, że ona była z dziećmi przez 10 lat, dopóki najmłodsze nie poszło do szkoły. I co z tego, że zostawiła karierę naukową? Nigdy tego nie żałowała. Nigdy tego słowem nie wspomniała i z tym rozmawiamy, to wiem, nigdy nie żałowała tego, że zostawiła karierę. Jeszcze mało tego, w chwili, kiedy się poczęło pierwsze dziecko, po długim czekaniu, po ponad 10 latach się poczęło pierwsze dziecko, akurat przyszła niesamowita propozycja stażu. To były czasy, kiedy za parę miesięcy stażu miało się takie pieniądze, że było się ustawionym na pół życia. Taki był przelicznik między dolarami, a i nie, nie. Ale chociaż na parę miesięcy pojedź. Nie. Nie, nie i jeszcze raz nie. No. Więc odnaleźć się w tym, oczywiście do tego potrzebny jest odpowiedni facet, tak? Przy którym nie będziesz kurą domową. To, czy będziesz kurą domową, czy będziesz panią domu, to zależy od faceta oczywiście. Ale również trochę od tego, jak go wychowasz. Jak go wychowasz. I niedawno znajoma, zaraz po studiach się pobrali, urodziła czwórkę dzieci i no, ileś tam lat miała, była w domu z dziećmi. No i szukała pracy. Musiała napisać CV. Już najmłodsze dziecko było na tyle odchowane, że uznali, że pójdzie do pracy. No i co napisała? Doświadczenie zawodowe. Napisała menadżer domowy. I została przyjęta do pracy. Proszę zobaczyć, kobiety mówią o sobie, jestem niepracująca. Jak jesteś niepracująca? Z trójką małych dzieci jesteś harująca, a nie pracująca. Nigdy nie mówcie o kobiecie, która jest w domu z dziećmi, że jest niepracująca. Był nawet projekt ustawy w Polsce, żeby kobietę, która jest z dzieckiem w domu, traktować jako pracownicę. Były na to środki, tylko woli politycznej nie było. Wystymulowano, ile by bezrobocie siadło, ile pozytywnych procesów by nastąpiło w kraju, gdyby kobieta została w domu z dziećmi. Gdyby jej się to opłacało również finansowo. No ale wola tych, którzy światem kręcą, nie jest taka. Żeby były dobre rodziny, żeby dzieci nie zasilały pola przestępczości. To wszystko nie jest w interesie tych brudnych biznesów. Tam matka była do 6 roku życia według tego projektu. Była pracownikiem, jeżeli zajmowała się dzieckiem. Jeżeli dziecko było specjalnej troski, to do 18 roku życia była pracownikiem ze świadczeniami emerytalnymi, ze wszystkimi przywilejami, tak? A do końca życia dziecka, jeżeli było dziecko upośledzone. I tak to było tańsze niż umieszczenie w zakładach. Oczywiście. Prawda? To było przekalkulowane. To się absolutnie ekonomicznie Polsce by opłaciło. Pod wieloma względami. Nie tylko ekonomicznie. Ale nie, nie. To zarządował WSU był ten pomysł. Pani posłanka z Poznania, to jest Urszula Wachowska, już nie żyjąca, świętej pamięci. Nie przejdzie, bo to jest wbrew nurtowi tego świata. Ale wy musicie wbrew nurtowi tego świata odnaleźć się w tym, jeżeli chcecie być szczęśliwe. Jeżeli chcecie być szczęśliwe, a nie oszukane przez świat, to musicie się odnaleźć. I jeżeli będziesz musiała pójść do roboty wtedy, kiedy będą małe dzieci, to rób to ze smutkiem. A nie, że no teraz się idę rozwijać. Na czym polega rozwój człowieka tak poważnie? No, przekroczeniu swojego egoizmu. Proszę mi pokazać pracę zawodową, w której kobieta bardziej przekroczy swój egoizm, niż pochylając się nad rodzonym dzieckiem. Nie znajdziecie. Nie znajdziecie. Największy rozwój przeżywa kobieta wtedy, kiedy zajmuje się własnym, rodzonym dzieckiem. Moja żona, skończony śpioch, może spać 24 godziny bez przerwy, jakby mnie nie zbudził, to by spała. Przez 6 lat nie przespała jednej nocy. Tak dzieci dawały do wiwatu. I cały czas była szczęśliwa. I nigdy za żaden skarb świata by tego nie oddała. Czy chcesz poddać się władzy męża? Prawda? On mi tu nie będzie rządził. Słowo władza, mamy złe zakodowania z władzą. Nam się kojarzy władza, to jest, nam się władza wyłącznie kojarzy z nadużyciami. Chrystus mówi, uczniowie tam się przepychali, kto po prawej, kto po lewej. Kto chce być pierwszym, niech służy. W innym miejscu umywa nogi, pyta, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Tak, władza to jest służba. Czy chcesz, żeby mąż służył twojej rodzinie? A
Ale jeżeli chcesz, żeby on skutecznie służył, to w pewnych dziedzinach musisz mu się poddać. W pewnych dziedzinach musisz mu zostawić prawo decyzji. Taką przeżyliśmy przepiękną historię. Dziadkowie, o których bym chętnie opowiedział, ale nie ma na to czasu, przeżyli 72 lata razem. W 70. rocznicę ślubu. Taki jeden rys tylko, jak ci dziadkowie wyglądali, to jak mieli 90 lat oboje skończone, to pojechali na wakacje autostopem. No bo mieli taki, no tam 100 kilometrów niecałe. Domek mieli taką altankę, w której sobie mieszkali latem. No i dzieci powiedziały, że mogą ich zawieźć dopiero pojutrze. A dziadkowie spakowali walizeczkę, wyszli na drogę, machnęli. Pierwszy samochód, który się zatrzymał, zawiózł ich pod dom oczywiście, prawda, i pomógł wnieść bambetle, tak? Ale tacy ludzie. Śmialiśmy się, że są zawsze najmłodsi, gdziekolwiek by się znaleźli, byli najmłodsi w towarzystwie. Pytamy dziadka, no na czym polega tajemnica waszego szczęścia? Bo to szczęście widać, tryskali tym szczęściem. O, dziadek mówi, to proste. W dniu ślubu podzieliliśmy się władzą. No jak ten podział wyglądał? No normalnie. Ja te kamienie milowe, te najważniejsze decyzje, a zaś te wszystkie drobiazgi, to codzienność. No ale jak wyszło w praktyce? O, znakomicie, o niczym nie musiałem decydować. To nie chodzi o to, że mąż się szarogęsił, ale chodzi o to, żeby pewne strategiczne decyzje dla rodziny spoczywały na mężu. Że mąż się za nie czuł odpowiedzialny. Jeżeli on podjął decyzję budowy domu i on wie, że to jest jego decyzja, nawet jak podprowadzono przez żonę, to on sobie żyły wypruje i ten dom zbuduje. Jak żona mu podjęła decyzję budowy domu, a masz, chciałaś, to masz, proszę. Jak on, wszystko wkalkulowane. Rozum swój rzucił na szale. Mężczyzna, który bierze odpowiedzialność, podejmuje decyzję, rośnie. Trzeba nieraz wielkiego trudu ze strony kobiety, żeby nawet w drobnych rzeczach wycofywała się i nie brała w swoje ręce. Ona by to zrobiła łatwiej, lepiej i mniejszym kosztem. A jednak trzeba gdzieś tam za plecy męża, chłopaka nawet się schować, żeby dać mu szansę się rozwinąć. To do tego za chwileczkę wrócimy. Czy pragniesz usłużyć mężowi i dzieciom? Kiedyś chlubą domy. Poczytajcie, takie makatki jeszcze w domach wiejskich są. Jak ja ugotuję, to każdemu smakuje, tak? I mój mąż coś tam dla mojego męża najlepiej, coś najlepiej tamto, tak? Chluba pani domu. A dzisiaj kawały. Niedawno słyszałem, dziewczyna jakaś opowiada. Mąż wraca do domu, żona pyta, może byś wypił herbatę? A wiesz, chętnie bym się napił. To se zapasz. Oczywiście, że ze wszystkiego można się pośmiać. Ale ja widziałem tą reakcję młodych kobiet. Tak, 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 dowali dziadom, żeby sobie nie myśleli. No nie. Nie tak. Masz usłużyć mężowi, usłużyć dzieciom, ale nie masz być służącą. To jest zupełnie co innego. A więc chęć usłużenia, tak samo jak mąż powinien chcieć służyć rodzinie. Jego władza ma być służbą na rzecz rodziny. Prawda? Tak jak święty Józef. Oby się miały takich mężów jak święty Józef. Ale obyście im pozwoliły być świętym Józefem. Jak cię zbudzi w środku nocy, mówi wstawaj, siadaj na osło, uciekamy do Egiptu, to nie rób focha nieszczelnie, nie mówi, że nie, teraz ja muszę się wyspać. Nie, jeżeli on mówi, to znaczy, że tak trzeba. Tak, taką pozycję ma mieć mąż w rodzinie. I przeciętni mężczyźni są do tego niedorozwinięci, niedojrzali. Ale ty możesz pomóc, że urośnie. Nie zastępując go w decyzjach. Wypychając go, nawet jakby decyzje miały być kiepskie, on ma przez nie urosnąć. Strategiczne miejsce wzrostu mężczyzny to jest przejęcie władzy, która staje się służbą, prawda? Czy cieszy się twoja płodność? Bardzo wiele kobiet, potencjalna, możliwa płodność, że kiedyś może być matką. Bardzo wiele kobiet i dziewczyn, zanim jeszcze się ukształtowały, już zabijają swoją płodność. Najwięcej sił i środków świat poświęca na zabicie płodności dzisiaj. Wiecie, jaki procent przemysłu farmaceutycznego w Polsce, gdzie antykoncepcja jest słabo rozpowszechniona, jaki procent zysków przemysłu farmaceutycznego w Polsce pochodzi z antykoncepcji? Wie ktoś? 75. Wszystkie choroby razem nie dają takiego zysku, jak walka z własną płodnością. Przecież jakiś obłęd, tak, to jest obłęd. Kobieta, dla której płodność jest przeszkodą w życiu, jest już biedna. Jest już naprawdę biedna. Już nie mówię głupia, bo jest biedna.
Tak więc masz się cieszyć swoją płodnością i masz ją zagospodarować. Jeżeli w rodzinie, to masz rodzić dzieci. Jeżeli poza rodziną, to nie masz rodzić dzieci, ale masz się cieszyć, że jesteś kobietą. Możesz być płodna na tysiące sposobów, bo płodność to nie jest tylko rodzenie dzieci. Kobieta może matkować, sprzedając chleb. Może matkować, zajmując się cudzymi dziećmi w przedszkolu, w szkole, czy jako lekarka, czy gdzieś. Na tysiące sposobów. Ale kobieta okaleczona z kobiecości, bo najwyższym wyrazem kobiecości jest właśnie jej płodność. Kobieta okaleczona z tego przestaje być po trosze kobietą. To nie chodzi tylko o urodzenie, nieurodzenie dziecka. To jest coś znacznie większego. Zresztą zabija się też tak zwane libido, chęć, pragnienie bliskości z mężczyzną. Antykoncepcja hormonalna to zabija. I to z tego, że ona może 10 razy dziennie spójrzeć, jak ona nie ma ochoty nawet raz w miesiącu. A to są... Nie mówi się o tym. Niestety dramatycznie w świecie jest niszczona kobiecość. Podstawowe, naczelne hasło feministy to jest prawo do zabijania własnych dzieci. Dla dobra kobiety? No już nie jesteśmy tak głupi, żeby w to uwierzyć, prawda? Że to gołym okiem widać. Zdrowy rozsądek. Nie trzeba być wierzącym, żeby zobaczyć, że to jest absolut totalny. Ale jeżeli cieszy cię twoja płodność, a masz już 16 latek skończone, no 17 nawet niektóre, obserwujesz, sprawdzasz, patrzysz, jak to działa, no to czas najwyższy. Jeżeli jeszcze nie, to czas najwyższy. Nie po to, żeby współżyć kolegom bez konsekwencji. By zachwycić się swoją kobiecością, swoją potencjalną płodnością. A żeby kiedyś, jeżeli taka będzie możliwość, ofiarować mężowi również wiedzę o sobie. Bardzo potrzebną wiedzę w małżeństwie. Moja żona 37 lat temu dała mi w prezencie ślubnym, nie wiem, chyba z rok obserwacji. Prawda? A to były inne czasy, kiedy to jeszcze nie było tak rozpropagowane. Dzisiaj też jest zniszczone, ale jako kobieta, siostra zakonna, znajoma, lekarz ginekolog, wszystkim swoim siostrzyczkom każe obserwacje prowadzić. No przecież nie po to, żeby współżyły, nie wiem, z kapelanem czy z kimś, tak? Po to, żeby widziała na dłoni ich zdrowie. Przecież to jest obraz zdrowia całego organizmu, tak? Jeśli jakaś siostrzyczka na przykład zaczynała gorliwie pościć przez niejedzenie, a ona jako lekarz widzi, że zablokowało się natychmiast jajeczkowanie, no i siostrzyczka, o nie, 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 zmieniamy charakter umartwienia. Teraz siostra nie będzie mówić, a będzie jeść. Prawda? No bo obraz tego, co się dzieje w rytmie płodności, ten obraz mówi o całym zdrowiu kobiety. I każda normalna kobieta, żyjąca w małżeństwie, poza małżeństwem, powinna na bieżąco sprawdzać swoje zdrowie. I wtedy będzie wiedziała, czy ten wyjazd zagraniczny jej zaszkodził, czy nie, czy te zmiany nocne rozwalają jej zdrowie, czy nie, czy ten tryb pracy, w którym i tak dalej, i tak dalej. Czy ten sposób odżywiania wpływa negatywnie. To jest bardzo subtelny sygnał o tym, że coś ze zdrowiem się dzieje nie takiego. Wszystkie dziewczynki w szkole powinny być uczone obserwacji w ramach poznawania siebie. A są uczone masturbacji. To jest szatański pomysł. Nie poznawania siebie, tylko wprowadzania niepokoju, wprowadzania wypaczania siebie. Czy modlisz się za przyszłego męża, jeżeli taki chodzi po ziemi? On chodzi po ziemi. On się teraz może łajdaczyć, jak ty się za niego nie modlisz. Pewna znajoma, bardzo, córka znajomych, bardzo, bardzo chciała jakoś tak, miała to parcie na małżeństwo. Już od liceum już szukała tych chłopaków i co trafiła, to gorzej. Może właśnie to ta chęć koniecznie wyjścia za mąż. No i nie szło jej to. Już była po studiach. Już syndrom szóstego roku, tam piątego roku, że już teraz na pewno zostanie starą panną, prawda, bo już nikogo nie znalazła. I będąc na Jasnej Górze, odważyła się i otwartym tekstem napisała Matce Boskiej: daj męża. Konkretnie, nie takie tam wrzuciła do skrzynki. Wrzuciła z Częstochowy. Nie wiem, chyba pierwsza osoba, którą spotyka, mężczyzna. I w pierwszej rozmowie nie znała go. Znaczy gdzieś tam wiedziała, że taki istnieje, ale pierwszy raz go spotkała. I w pierwszej rozmowie, to też jest jakimś cudem, jakoś zeszło w ten sposób rozmowa, że ona mówi, że od 2 lat modli się do świętego Józefa o dobrego męża. A on jej na to odpowiada: a ja od 12 lat modlę się do świętego Józefa o dobrą żonę.
są w małżeństwie, lada chwila urodzi się drugie dziecko. Niespełna rok po tym spotkaniu pobrali się. I nie wiem, jakie tam są plany na górze, ale każda z was ma najlepszy z możliwych planów. Najlepszy z możliwych, oby go nie spaprała. To jeszcze za chwilkę. Idźmy dalej. Niestety musimy uznać fakt, że jest poważny deficyt porządnych facetów na świecie. Czyli rozsądnie myśląca dziewczyna musi przyjąć taki wariant. Być może nie spotkam. Być może nie spotkam faceta, który będzie się nadawał na męża i ojca moich dzieci. Dlatego każda normalna dziewczyna, marząca o małżeństwie, powinna pewną kreskę narysować, poniżej tego nie zejdę. Jeśli nie spotkam faceta powyżej tej kreski, to będę żyć w samotności i znajdę swój teren matkowania, nie wiem jaki. Ale koniecznie teren matkowania, nie bizneswoman w przemyśle zbrojeniowym. Nie. Nie nasycisz tym swojej kobiecości. Mamy w Poznaniu 101-letnią panią Wandę Błońską, nazywaną matką trendowatych. Całe dorosłe życie, całe siły zostawiła najbiedniejszym z biednych, wykluczonym, poza marginesem, trendowatym w Ugandzie. Na żadną zapłatę nie mogła liczyć. Ledwo co miała co jeść. Kobieta, jakbyście ją zobaczyli, promieniuje szczęściem. Spełniona kobieta, spełniona matka. Nie urodziła żadnego dziecka. Chłopa nie miała. A wokół niej ludzie aż się garną do niej, żeby się nasycić, chciałbym powiedzieć, blaskiem czy ciepłem z niej płynący. Ma ponad 100 lat, jeszcze się spotyka z młodymi i jakoś dziwnie, młodzi, starzy, wszyscy chcą jej słuchać. Ona nic nadzwyczajnego nie mówi. Ale ona jest szczęśliwą, spełnioną matką. Tak samo było z matką Teresą z Kalkuty. Były takie w tych różnych naradach watykańskich, jest to proceder, że tam się przyznaje jakiś limit czasu i wyłącza się mikrofon. Jak ktoś mówi dłużej, to po prostu wyłącza się mikrofon i koniec, może sobie gadać, ale i tego nikt nie słyszy. Matka Teresa mogła mówić godzinę i nikt jej nigdy nie przerwał. Jedyna osoba, której nie wyłączano mikrofonu, prawda? No to była święta. Ona emanowała. Zresztą podobnie, każdy z nas to był w promieniu widzenia, nie poprzez telewizor, tylko takiego w realu, jakby młodzież powiedziała, Jana Pawła II, no to czuła coś, co emanowało z tej postaci. No tak, no to jest przywilej święta. I obyś ty kiedyś, niezależnie od tego, jaką karierę życiową spełnisz, była na tyle matką, że będziesz emanowała. Że ludzie się będą do ciebie garnąć i będą chcieli pobyć w twoim towarzystwie. I będzie spełniona i szczęśliwa. Zależnie od tego, czy urodzisz dzieci, czy nie. Teraz wobec tego faktu, że chłopaków jest niedobór dobrych, trzeba jakąś postawę zająć. Wiele dziewczyn zajmuje postawę taką, trzeba chłopaka złapać. Jak najłatwiej złapać? Są wzrokowcami, więc trzeba się trochę rozebrać. I te porządne zazdroszczą. Te nieporządne to mają chłopaków, a my nie mamy. Jakich mają? Każda, która mu się trochę rozbierze, na nią poleci. On nie daje nawet nadziei na to, że będzie wiernym mężem. Jeśli dał się na to złapać. Nie zazdroście byle czego. Bo nie, to nie jest sensowne. Na prawdziwego księcia trzeba poczekać. Na prawdziwego księcia trzeba poczekać, trzeba go sobie wymodlić. I teraz wiele dziewczyn porządnych zamyka się w wieży i płacze nad swoim losem, że oto nie spotkało prawdziwego mężczyzny. Królewicz nie przyjechał. A może 100 królewiczów przejechało na białych koniach koło twojej wieży i w ogóle nie wiedziało, że tam siedzisz. Więc niestety, dziewczyny, trzeba podjąć aktywność. Nie w chodzeniu po ulicach i szukaniu faceta. Wyjścia w środowisko, gdzie jest większe zagęszczenie porządnych facetów. Jeżeli poznasz chłopaka na rekolekcjach Miłujcie się, wcale nie znaczy, że on będzie święty. Może być skończony drań, który tu przyjechał znaleźć żonę, tak? Porządną, żeby była mu wierna, on ją będzie zdradzał, ona i tak będzie wierna, bo jest wierząca i będzie, prawda, mu służyć do końca życia, on będzie się jej kosztem zabawiał. Taki też się może trafić. Wierzę, że takiego tu nie ma, ale mógłby się i taki trafić. Ale jeżeli pojawił się w towarzystwie, gdzie jest trochę więcej porządnych chłopaków, to musi wykonać jeszcze następny ruch. Bo co chłopacy widzą? No to co widzą? To co ja widzę. To co ja widzę nie wystarczy na to, żebym się chciał ożenić. Tak powiedziałbym, że jestem tam 100 lat młodszym kawalerem, tak? Bo to jest za mało. Pierwsza lepsza aktorzyna odpowiednio podmalowana będzie lepiej wyglądać, tak? Przepraszam, z całym szacunkiem.
Ja widziałem kiedyś takie, dziewczyna mi przysłała trzy zdjęcia, właściwie ciągi zdjęć. Kobieta o, no delikatnie mówiąc, bardzo pośredniej urodzie i kolejne obróbki kosmetyczne. Przez kosmetyczkę. I na końcu porywająca, naprawdę porywająca piękność. I trzy takie ciągi. Jak ktoś to widział, to wie, o czym mówię. I podpis pod spodem. Mężczyzno, zanim się zdecydujesz, umyj jej twarz. No. Więc widzimy to, co widzimy. Bardzo łatwo nas oszukać. Odpowiednio tam podrasowując, tak? Musimy zacząć coś, czego nie widać. Jeżeli w dyskusji jakiejkolwiek wszyscy chichrają z idiotycznego kawału, a ty powiesz, sorry, ale jakoś mnie to nie bierze. Nie bardzo widzę coś w tym śmiesznego. I królewicz skąd to spojrzył, wow. Nie dość, że dziewczyna inaczej myśli, to jeszcze ma odwagę to powiedzieć. A to boli, tak, zawsze boli ból takiego pokazania siebie, bo może ktoś to podeptać, wyśmiać. Trudno, to ryzyko trzeba podjąć. Nie całą siebie przed perły, przed dwie przerzucać, ale tak po kawałeczku w towarzystwach, gdzie jest nadzieja na porządniejszych chłopaków, troszeczkę pokazać siebie prawdziwą, nieudawaną. Bardzo wiele porządnych dziewczyn udaje nieporządne, żeby znaleźć faceta. Bez sensu. Znajdzie nie tego, z kogo trzeba. A jej królewicz się od niej z pogardą odwróci. Bo on takiej nie szukał. A może był tam obok. I chciał zobaczyć, że ty się opowiadasz za czystością. Wbrew wszystkim w okolicy dziewuchom, które mówią, że trzeba się bawić, bo przecież życie jest krótkie. I nagle powie, wow, nie dość, że tak myśli, to jeszcze to mówi. Masz pokazać, co w tobie jest pięknego. Zaryzykować pokazanie. Bo tylko wtedy ten królewicz ciebie znajdzie. I to ryzyko bycia w towarzystwach i odważania się, ukazywania siebie, tak jak powiedziałem, po kawałeczku, po troszeczku. Rąbek uchylić siebie. To wystarczy. I tak trzeba. I wierzyć, że jest dla ciebie napisana najlepsza ścieżka, tam to przewidział, tylko żebyś ty tego nie spaprała. Żebyś nie odstraszyła królewicza, udając, że jesteś nieporządna. Prawda? Każda z was powinna wypełniać swoją misję w świecie. Misją kobiety w świecie jest szerzenie miłości, ale też wychowywanie mężczyzn. Jeżeli będziecie siebie szanować, każda z osobna, to w waszym otoczeniu mężczyźni będą bardziej szanować kobiety niż gdzie indziej. Wychowacie mężczyzn. I to nie jest tak, że to tak działa piorunująco, że nagle wszyscy padają na kolana i czczą twoją czystość. Nie, będziesz próbowana, będziesz atakowana, będziesz wyśmiewywana. Jeżeli konsekwentnie będziesz siebie szanować, ostatecznie będziesz szanowana. Każda kobieta może to sobie wypracować w nawet najbardziej zdegenerowanym środowisku. Jedna będziesz szanowana. Nie musisz nosa zadzierać, w chmury nie musisz okazywać swojej wyższości. Nie. Spokojnie, pokornie. Taka jest. I konsekwentnie. To takie mam wspomnienie sprzed wielu, wielu lat, kiedy na Politechnice studiowały pojedyncze dziewczyny. Dzisiaj to już jest proporcja, w wielu grupach jest więcej dziewczyn niż chłopaków. Ale wtedy były dwie na grupę. Miałem zajęcia na pierwszym roku. Dwie takie szare, cichutkie, gąskie. Ale one powiedziały, że one sobie nie życzą, żeby panowie w ich otoczeniu odzywali się tak ordynarnym językiem. Ale były śmiechy, ale były zaczepki, ale były ataki. Miałem z nimi zajęcia na trzecim roku. Chłopcy chodzili jak w zegarku. Nawet na kolokwium wpuszczali te dwie. To były już szanowane dziewczyny. Ale się to wypracowały. Przeszły gehenne ataków, ale przetrzymały. To dwie były, to też miały wsparcie. W pojedynkę dużo trudniej. Ale nawet pojedynkę można. I ostatecznie mogę ci zagwarantować, jeżeli będziesz siebie szanować, jeżeli wyjdziesz za mąż, ten mąż jakikolwiek by nie był, on będzie ciebie szanował. Ile mamy tragedii w małżeństwach, że mąż nie szanuje żony, to w sposób taki, że nie nadaje się do opowiadania. I w zasadzie mógłbym powiedzieć kobiecie, pani miała moc do tego nie dopuścić. Kiedyś pani się pierwszy raz zgodziła na jakieś chamstwo, na jakieś draństwo, że to jeszcze dla dobra rodziny, to nie jest dla dobra. Zgoda na nieszanowanie kobiecości w tobie jest zawsze krzywdą i dla ciebie, i dla otoczenia. Także wychowujcie chłopaków. Wychowujcie chłopaków. Nawet mowa. Ja pokazywałem, że ta mowa, czyny, to wszystko ze sobą związane. Jeśli on przestanie brzydko mówić, to on już cię staje w środku trochę lepszy. Facetom trzeba stawiać wymagania.
Bardzo wiele dziewczyn boi się postawić wymagania, bo jak on sobie, jak mu postawi wymagania, to on sobie pójdzie. Jeżeli facet, któremu się postawi wymagania mądre, sobie pójdzie, to krzyż na drogę. Szczęście, że poszedł. Bo gorzej by poszedł po ślubie. No? Także należy stawiać mądre, wysokie wymagania. Postawienie wymagań mężczyźnie jest dla niego niezwykle schlebiające, bo to znaczy, że jestem godny zaufania, że ona wierzy, że jestem w stanie to zrobić. A tak, to jej udowodnię jeszcze więcej. Mężczyzna długo pozostaje pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie. Wykorzystujcie to w dobry sposób. Prawda? Niestety żony rzadko stawiają mądre wymagania mężom i mężowie nie rosną. Przynajmniej żony w tym nie pomagają. Jesteśmy na początku wywodów. Rzućcie tylko na to okiem, tak? Co robisz, żeby być dobrą żoną? Nawet takie głupstwa, jak nauczyć się gotować. Nawet takie głupstwa, jak zajmować się dziećmi sąsiadów, czy starszej siostry, czy kogoś. To cię przybliża do roli dobrej mamy. Da? I całą tam listę wypisałem różnych rzeczy, które... I przede wszystkim nie sycić się, nie wolno oglądać filmów, w którym zdrada jest nagrodzona. W którym zdrada się opłata. Zdrada jest łatwa, fajna, lekka i przyjemna i wszystkim się podoba, jest atrakcyjna. Można oglądać filmy, w którym się pojawia zdrada. Jako tragedia. Tragedia tego, który zdradził. Tragedia tego, który został zdradzony. Tragedia dzieci, rodziców, przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Tak. Bo zdrada jest elementem życia. Ale nie można fałszować życia, że to jest fajne. Że to jest, w ogóle wszyscy się cieszą. Takich rzeczy po prostu należy zabronić sobie oglądać. Należy zabronić sobie oglądać brutalności. Bo to, czym się odżywiamy, tym się stajemy. I jest bardzo wiele dziewczyn poniszczonych. Poniszczonych przez właśnie oglądanie brutalności, takiego wyuzdanego seksu. Takie ciekawe, fajne. To jest taka zabawa, tak to oglądam. To nie pozostaje bez śladu na osobie. No i właśnie... Czy już dorosłaś do tego, żeby odrzucać te interesujące historie nazywane miłosnymi? Bo to trzeba do tego dorosnąć, bo to jest ciekawe. I trzeba sobie powiedzieć nie. To jest ciekawe. Ta trucizna jest słodka, ale jest trucizną. I nie jestem taka głupia, żeby to pić. Po prostu trzeba gdzieś taką decyzję podjąć, bo to się nie stanie przypadkiem. Oczywiście łatwiej w porządnej rodzinie, trudniej, gdy rodzina jest pogubiona. No i wreszcie pojawia się ten on. Pojawia się facet na twoim horyzoncie. Spodobał ci się. Zanim jeszcze możesz się z tego wycofać, zadaj sobie pytanie, czy chciałabym mieć takiego syna jak on? Ile dziewczyn łapie za głowę? Mówi, w życiu nigdy absolutnie tylko nie to. No to wiej czym prędzej, póki jeszcze może, póki jeszcze masz siły. Bo to z tego, że jest wysoki, przystojny, gra na gitarze i ci wszystkie koleżanki zazdroszczą, że jest głupi jak but i nie nadaje się do niczego, prawda? A więc, gdyby dziewczyny zadały się to pierwsze pytanie, czy chciałabym mieć takiego syna jak ten facet, to bardzo wiele małżeństw by nie cierpiało, bo po prostu nie zostałyby zawarte. Samo chcenie, że on będzie lepszy, jak ja go, moja miłość go przemieni, zdradził już 5 dziewczyn, zostawił okaleczonych i teraz, ale mnie on tak kocha, moja miłość go, no głupia jesteś, przepraszam. Może to się zdarzyć, że naprawdę zakochany mężczyzna zmieni się radykalnie na skutek kobiety, która mu postawi mądre wymagania. I obyś takim kobietą była, żebyś pomogła każdemu się stać lepszym. Ale to nie jest tak, że ja sobie wierzę, że jak się ożenię, to się odmieni i wszystko będzie dobrze. To jest naiwność, to jest głupota, która powinna być karana. No jest karana przez życie. Czy uważasz go sobie jako ojca swoich dzieci? Jak on traktuje inne kobiety? Jeżeli koleżanki traktuje ordynarnie, matka traktuje po chamsku, siostrę w ogóle nie wiadomo jak, to ciebie będzie traktował przez całe życie pięknie? Tylko przez moment. Ten motyw są biologiczny, chemiczny wręcz zakochania. Procesy chemiczne zachodzą. To tak do 2 lat trwa. A ludzie próbują zbudować na tym całe życie. I potem zmieniają co 2 lata mężów, żony. Tak to można to policzyć na aktorach na przykład. Nie? Bo myślą, że ta fascynacja to jest miłość, która wystarczy. Nie. Ta fascynacja jest po to, żebyśmy na tym zbudowali miłość. Ludzie uruchamiają seksualność i nie budują miłości, tylko budują porządliwość, która niszczy.
To zakochanie jest po to, żebyście przez te 2 lata zdążyli zbudować coś prawdziwego, trwałego, czyli prawdziwą miłość. A to się buduje tylko na drodze czystości. Świat o tym zupełnie zapomniał, czy nie wie. I nazywa nawet miłością nieczystość. Co oczywiście jest mylące dla wielu ludzi. Tylko z zakochania do miłości, może prawdziwej miłości, dochodzi się drogą czystości. Jak on mówi, jak myśli, jak marzy, jak się zachowuje. Czy jest gotów siebie zmieniać? A jeżeli spotkasz chłopaka, który mówi, już taki jestem, to wiej od niego, choćby wydawało się, że jest dobry. On ma się zmieniać, każdy z nas ma się zmieniać. Człowiek, który mówi, już taki jestem, który nie zamierza się zmieniać, nie rokuje. Bo nawet najgorszy, który chce się zmieniać, prędzej czy później go przerośnie. Tak? Jaka jest jego wiara? No nie można obok tego przejść. To już o tym wspominałem przy odpowiedziach na pytania. Nie można. Owszem, zwykle jest tak, że jeden jest bardziej wierzący, drugi mniej. Wobec tego, co się dzieje w naszej kulturze, częściej ta dziewczyna jest bardziej wierząca. Ale jeżeli on ciebie nie przegoni, to bardzo kiepsko będzie wyglądało wychowanie dzieci, wiara dzieci, zagubienie dzieci w różnych miejscach. Podstawową troską kobiety, która poznaje mężczyznę, jest to, żeby on się dla dzieci stał wzorcem Boga. I nie cieszy się, że ja mam lepszy kontakt z dziećmi niż tatuś. Bo za chwilę mam to bokiem, wiecie, to o tym trochę więcej chłopakom mówiłem. Zostawiam to w tej chwili. No i wreszcie jest fundamentalne pytanie, jak zmierzać ku sobie. Podobamy się sobie. Nawet się zakochaliśmy. Przeszedł wstępne klasyfikacje. Gdyby był taki syn, nie byłoby źle. Oczywiście wolałabym, żeby był lepszy, tak? W porządku, ma być lepszy. Ale jeżeli syn mój by wyrósł na takiego jak on, to byłoby akceptowalne. To bym uważała, że dobrze wypełniłam funkcję wychowawczą. To warto się chłopakiem zatrzymać nad nim i nie puścić go tak łatwo, tak? Bo to jest być może rzeczywiście twój mąż, ojciec swoich dzieci. Ale to jeszcze trzeba zapracować. I teraz warto na początku znajomości postawić jasną sprawę czystości. Bardzo często jest tak, taki scenariusz, bo chłopak mówi, no już są trochę blisko, on oczywiście pragnie być jeszcze bliżej, więc zaprasza albo wprost, albo tak trochę na raty do współżycia. Ona mówi nie. Dlaczego nie? Bo nie. Ona powiedziała szczerze. Natomiast głupio. Bo on powie tak, bo tak. I zobaczymy kto kogo. Doświadczenie pokazuje, że on ją wprowadzi w taki stan uczuć, że ona nie będzie potrafiła powiedzieć nie. I kiedy całą sobą nie chciała, w końcu się zgodziła. Ile porządnych dziewczyn tak padło? Facet to jest ktoś, komu trzeba przemówić do rozumu. Słuchaj, nie. Ja ci spróbuję powiedzieć dlaczego. To nie jest takie proste, bo to siedzi głęboko we mnie. Ale po pierwsze jestem wychowana w takich wartościach. Ja bym chciała całą siebie, nienaruszoną, nienadgryzioną, nienapoczętą, oddać swojemu mężowi. Ja marzę o czystości. Ja szukam faceta, którego na to stać. Którego stać na to, żeby poczekał. Myślałam, że jesteś takim facetem, którego na to stać, żeby poczekać do ślubu. Odłóżmy rozmowę do jutra, przemyj sprawę. Ilu facetów by się poderwało do lotu? Kurczę, dla takiej dziewczyny to warto się chyba rzeczywiście wysilić. Bo gdzie psyknął w palce, tam dziewczyny miał na zawołanie. A tam mówi do ślubu, bo ona chce być całą siebie oddać. Do rozumu trzeba przemówić. On musi zrozumieć, dlaczego nie żyje. On zrozumie, dlaczego nie, to na pewno jest w stanie wytrzymać do ślubu. Natomiast jeżeli jest przepychanka, no to on męczy się ze sobą. W zasadzie obrońcą czystości w związku powinien być facet. Dlaczego? Bo facet w swoim ciele czuje, kiedy zaczyna się coś dziać. Bardzo niewinne przytulenie, złapanie za rączkę, przecież dziewczyna może być takim pięknym gestem czyściutkiej czystości, a facet się zaczyna gotować. I on wie, że to się dzieje. To on powinien powiedzieć, nie, nie, ta bliskość w tej chwili jest za bliska. I naprawdę może to być złapanie za rączkę. To nie ma, to jest kwestia właśnie reaktywności na bodźce i bodźca psychogennego wyobraźni, prawda? Jeżeli facet czuje, że budzi się w nim napięcie, które jest przyjemne, prawdziwy facet powinien powiedzieć stop. Nie teraz. To napięcie przyjemne jest potrzebne, jest celowe, Pan Bóg to wymyślił, ale nie w tej chwili. A ile par się pobudza nawzajem, myślą, że żyją w czystości. Żyją w czystości, nie współżyją. Kiedyś miałem takie doświadczenie, nie wiem, czy o nim nie mówiłem wczoraj. Jak mówiłem, to mi dziewczyna w poradni, komuś mówiłem chyba prywatnie,
przygotowanie do ślubu i tam po którymś spotkaniu ona chce porozmawiać, przychodzi sama, narzeczonego akurat nie ma i mówi, że ona chciała podziękować za trzecie spotkanie, na którym mówiłem właśnie o seksualności, o czystości. Ona mówi, że chciała bardzo podziękować za to spotkanie, ono było dla niej ważne. Mówię, no dobra dziecko. Boję się, że dla innych było to za trudne i nie mogli tego przyjąć. Widzę dziewczyna zawsze w pierwszym rzędzie, w kościele, zawsze do komunii, no rzuca się w oczy. I ona mi wylewa w tym momencie kubeł zimnej wody. Nie, do tamtego momentu, tamtego wieczoru my z narzeczonym uprawialiśmy petting, ktoś tak ładnie mówi. Pobudzaliśmy się, doprowadzając oboje do orgazmu, nie współżyliśmy i uważaliśmy, że żyjemy w czystości, nawet się nie spowiadaliśmy z tego. Ludzie z wyższym wykształceniem oboje. Uważaliśmy, że okej, po prostu przyjęli granicę, że czystość to jest brak współżycia, prawda? Mówi, po tym spotkaniu przegadaliśmy całą noc i od tamtego czasu całkowicie wycofaliśmy wszystkie gesty ciała, które nas w jakikolwiek sposób pobudzały. To było w marcu, pobrali się we wrześniu. Jeszcze jesienią przychodzili dziękować za to, że taki pomysł im podsunąłem. Wielu chłopaków nie ma tego pomysłu nawet. Prawda? To jest wasze zadanie, żeby nauczyć faceta. Nie tylko obronić się przed facetem, bo to jest za mało. Żeby on zrozumiał dlaczego. I wtedy rzeczywiście rokuje, i wtedy rzeczywiście rośnie. Bo będąc blisko ciała ukochanej dziewczyny, sam sobie wprowadzając dystans, że nie, teraz jest za blisko. A nie kleić się do tego, prawda? Jeżeli on sam, to bardzo dużo ta znajomość nauczy. Niezależnie od tego, czy zostanie mężem, czy nie, on będzie lepszym człowiekiem po tej znajomości. To odwieczne pytanie o pocałunek. Najpiękniejsza odpowiedź, jaką słyszałem na ten temat. Kończymy za chwileczkę. Jak tam tak klaszą, to my skończymy. Oni powiedzieli to samo pewnie, więc mamy chwilę czasu. Najpiękniejsza odpowiedź na pocałunek. 600 ponad osób młodych i ojciec Badeni, dominikanin. Takiej ogromnej postury, hrabia Badeni. Przemawia zawsze z powagi swojej postaci, mądrości. Już nie żyje od kilku lat. Przepiękna postać. Zapytany o pocałunek. Mówi tak, pocałunek? Rozumiem. Ale czy to musi być od razu pompa sądotłocząca? W ustach staruszka to było cudowne, miał wtedy 90 lat. Da? O co chodzi? Czy to jest gest, że tak powiem, powiększający, czczący drugą osobę? Czy jest to gest wysysający swoje pobudzenie? Mężczyzna to doskonale wie. Więc jeżeli to jest nastawione na moją egoistyczną przyjemność, to jest po prostu złe. To nie ma nic wspólnego z miłością. To nie ma nic wspólnego z miłością. I tak samo każdy dotyk i tak dalej, to można by długo opowiadać. A więc warto zadeklarować drogę czystości. Jasno, jednoznacznie. Wtedy jest dużo, dużo łatwiej. Dużo łatwiej. Pamiętam mężczyznę, który mówił, on taki był, no wyrósł w katolickiej rodzinie, ale tak jak dziewczynę poznał, no to chciał trochę z niej tam przyjemności wydusić. I mówi, pamiętam do dziś, jak dostałem po łapach. Jak dostałem i bardzo jestem za to, że on niewdzięczny. Żyją w małżeństwie wiernym, dobrym, porządnym, trójka dzieciaków. Bardzo jestem, że on niewdzięczny za to, że mi dała po łapach. Jak z tymi łapami startowałem nie tam, gdzie trzeba. Znacznie lepiej jest dać po łapach do rozumu wprost, tak? Rady, które już padły tutaj. Tatusia dla córeczki. Szanuj siebie. Naprawdę stokrotnie się to opłaci. Może czasem przepłaczesz skutki szanowania siebie, bo będziesz specjalnie atakowany, ale ostatecznie się opłaci. I światu się przydasz. Bo nauczysz mężczyzn szacunku dla kobiet. Choć troszeczkę. Skromność zachowaj. Również w ubiorze. Gdzieś tam jest o ubiorze. Nie masz przyciągać uwagi facetów obnażonym ciałem. Bo przyciągniesz. Ale raz, że tym facetom szkodzisz, sobie szkodzisz. Pamiętam znajoma, przepiękna, cudowna osoba, akurat z Rzeszowa, to jest z tych rejonów, bo była na dworcu centralnym w Warszawie, siedziała dziewczyna, tak rozebrana, że to już aż no, jakieś tam tasiemki ją zasłaniały, ale generalnie była prawie cała goła. I była, siedziała i taka zadowolona siebie, bo wokół siebie miała wianuszek facetów, którzy się ustawili i gapili się na nią. I ta starsza kobieta podeszła do niej
Czy pani widzi, jak oni na panią patrzą? Patrzyli jak zgłodniałe wilki. I ona spojrzała na tych mężczyzn, dosłownie tak się skuliła, zasłoniła i wybiegła z peronu. Ona była zadowolona z siebie, że zwraca uwagę. Czym chcesz przyciągnąć uwagę, chłopak? Każda dziewczyna, jak się odpowiednio rozbierze, przyciągnie uwagę. Tylko po co? Jaki to przyniesie skutek? No. Ale poznawaj go. Nie unikaj trudnych tematów. O rodzinie, o w ogóle, o wszystkim. Zobaczysz, kim jest. Jak jest zdolny chociażby w rozumie zgodzić się na jakieś ustępstwa. Bo niektórzy nawet nie dopuszczą ustępstw nawet w mowie, a co dopiero potem będzie w życiu. Prawda? Porozmawiaj o wizji rodziny. Odwiedź jego dom rodziny. Zobacz. On może wyrosnąć wysoko ponad dom rodziny, ale musisz wiedzieć, z czego startuje. Jeżeli wyrósł w domu alkoholika, to mu nigdy w życiu nie powiedział, że twój stary chlał jest taki sam. Jeżeli wzięłaś chłopaka z domu alkoholika, to wzięłaś na siebie zobowiązanie częściowo brania skutków wychowania w takim domu. No tak, po prostu. Ty nie możesz przyjąć ten pretensji, to nie jest jego winą, że tata nadużywał alkoholu. I tak dalej, i tak dalej. Masz poznać dom również z tymi bólami w codzienności, nie tylko odświętnie na twoje przyjście. Wpaść czasem w sposób niezapowiedziany, zobaczyć. Bo wtedy wiemy, na czym stoimy. Jeżeli my się poznamy tak naprawdę w prawdzie, poznanie w prawdzie przeszkadza poznaniu w prawdzie pobudzenie seksualne. Im bardziej się idziemy tą drogą porządliwości, tym mniej poznajemy się i tym mniej chcemy siebie poznawać, bo nam do bajki nie pasuje. A popatrz na jej siostrę, a popatrz na jej matkę, a popatrz, jak ona traktuje innych facetów. Nie obchodzi, nie obchodzi, nie obchodzi. I krótko po ślubie łuski spadają. Trzeba było patrzeć na jej siostrę. Trzeba było patrzeć na jej matkę. Trzeba było zobaczyć, jak traktuje innych facetów. Mądrze mi mówili. I tak jak ona była aniołem w chwili ślubu, tak miesiąc po ślubie bywa, że staje się uosobieniem zła. I facet mówi, ona mnie oszukała. Ona była zupełnie innym. To on siebie oszukał. On sobie zablokował chęć poznania, bo pobudzenie było tak fascynujące, że on nie chciał poznać żadnej złej cechy, żeby bajki sobie nie zepsuć. To złudzenie, że jak my wejdziemy razem do łóżka, to my się lepiej poznamy. My wtedy dokładnie blokujemy możliwość poznania. My nawet nie chcemy siebie poznawać. A potem wychodzi po ślubie, że nie powinniśmy się nigdy pobrać. A bardzo często rozmawiam z małżeństwami, które nigdy nie powinny się pobrać. Ale się pobrały. Mają dzieci i muszą żyć razem. I muszą to jakoś sklecać. I wreszcie to masz robić, jak masz się zachowywać. Dokładnie tak, jakbyś poleciła swojej córce. Wiem, że to jest bardzo ostre. Wiem, że to może boleć. Ale jest to bardzo szczere. I swoim córkom też to powtarzam. Rób to, co z czystym sumieniem byś poleciła swojej córce. I nie jakiś stary dziad ci czegoś zabronił czy nakazał. Sama sobie zabroń tego, czego byś nie poleciła córce, czego byś nie chciała, żeby twoja córka robiła. I to jest zresztą dobra recepta na różne sytuacje życiowe. Nawet na myślenie się nad samobójstwem. Bo się okaże, że córce byś nie poleciła. Nawet w tak dramatycznej sytuacji, w jakiej jesteś. Prawda? Kochani, kochane, ważną jest rzeczą, otóż wspominałem o tym, że ostrzeżenie, że bliskość cielesna jest za bliska, jest w ciele chłopaka. To strasznie niebezpieczne dla dziewczyn. Nie mówię, żebyście naiwnie zaufały chłopakom, bo globalnie faceci na to nie zasługują. Ale macie ostatecznie doprowadzić do tego, że ten jeden, jedyny wybrany przejmie taką postawę, że gdy poczuje w swoim ciele, że bliskość jest za bliska, to dyskretnie ciebie odsunie i nie powie, i nie powiesz mu, że widocznie nie podobam ci się, widocznie coś tam. Będziesz wdzięczna za to, że właśnie ciebie odsunął. Nawet nie pomyślisz, że on to robi dlatego, że cię nie kocha. Przeciwnie. Robi to dlatego, że chce ciebie uszanować. I ten szacunek w relacji jest fundamentalnie ważny. On jest zupełnie zagubiony w dzisiejszym zupełnym zwariowanym świecie. Tak więc trzeba chłopakowi pomóc wejść w rolę tego, który będzie pilnował czystości w związku. Jest to karkołomne zadanie, ale możliwe. Możliwe. No i wreszcie to nieszczęsne mieszkanie przed ślubem. Dwa słowa tylko na ten temat. Bardzo wielu ludzi, którzy tak mieszka, uważa, że w ogóle świetnie sobie radzą i w ogóle jest dobrze, że przynajmniej się poznają, przynajmniej nie wejdą w małżeństwo. Doświadczenie uczy, że pary, które mieszkają razem,
znacznie, znacznie, wielokrotnie częściej się rozpadają niż zawarte małżeństwo. To pierwsze. I to jest dla wszystkich, myślę, oczywiste, one są zawierane, ale te związki są właśnie takie, żeby się mogły rozpaść, bo taka jest podstawa budowy tego związku. Nie wszyscy zauważają, że nie mając podstaw trwałości, nie mogą niczego trwałego zbudować. Czyli jest normalne, że te pary się niszczą i rozchodzą. Ale te pary, które mieszkały ze sobą nawet kilka lat i w końcu się pobrały, no to te chyba już są sprawdzone, tak? Wiecie, że one się rozwodzą statystycznie znacznie częściej niż średnia krajowa? Tak. Oni się nie poznali, oni się poniszczyli. Oni ileś lat żyli w grzechu, w niepokoju sumienia, w zdenerwowaniu, w lęku. Wyrządzasz ogromną krzywdę facetowi, jeżeli zgadzasz się z nim zamieszkać. Pójdź z nim do łóżka. Bo on nie wie, dlaczego ma tego nie zrobić, a ty wiesz. W tobie jest znacznie więcej ostrzeżeń. I ja nie mówię, że jesteś winna, ale mówię, wyrządzasz krzywdę facetowi, zgadzając się. A większość dziewczyn, która się zgadza, robi to wbrew sobie i myśli, że to robi z miłości. Zawsze robi wbrew sobie i nigdy nie robi tego z miłości. Zgoda na jakiekolwiek wynaturzone działanie. Ile żon zgadza się na jakieś działania seksualne rodem z pornografii, bo mąż tam zaszantażował, że jak się nie zgodzi, to sobie pójdzie. Zgoda na działania, które ty czujesz, że są złe. Czy moralne, czy choćby nieestetyczne. Jest zgodą na to, że ciebie będzie bolała głowa na myśl o współżyciu w małżeństwie. Zgoda na współżycie w złych warunkach powoduje zgodę na blokowanie siebie. I to trzeba facetowi wytłumaczyć. Nie jest to proste. Facet, który zrozumie, że jedynym ekspertem od seksu jest jego żona. I każdy najmniejszy nawet niepokój, który też tam się w niej budzi, w jego interesie jest, żeby go zlikwidować. O, taki facet będzie działał dobrze. I sfera seksualności będzie wiązać. Ja powiem rzecz straszną, ale prawdziwą. W małżeństwach naszych sfera seksualności bardzo często, boję się powiedzieć częściej, ale może nawet częściej małżonków od siebie oddala niż zbliża. Niesamowite działanie, które mogłoby wiązać nieprawdopodobnie. Ogromne, ważne narzędzie w budowie komunii małżeńskiej, niepojętej komunii, jest powszechnie niszczone. Dlaczego? Bo odbywa się w sposób nieakceptowalny przez kobietę, a ona z miłości się na to zgadza. Daj się, że nam skończyli. Uciekamy. Kończymy. O, tu możecie sobie doczytać w tej książeczce o współżyciu przed ślubem. O mieszkaniu przed ślubem konkretnie. Oczywiście to jest mieszkanie, to jest łatwo to wyciągnąć z przykazań, tak? Jest to cudzołóstwo usankcjonowane, czyli jest to powiedzenie Panu Bogu, że on jest głupi, a my jesteśmy mądrzejsi. My lepiej od niego wiemy, co jest naszym szczęściem. I Pan Bóg ma błogosławić takiemu związkowi. Szanuje wolną wolę. Pozwala siebie niszczyć człowiekowi. Tu jest, ta książeczka jest o tyle wartościowa, że ona ma 3 rozdziały. Pierwszy to są same zalety mieszkania razem. To wszyscy ludzie powtarzają. Druga, minimalna porcja wiedzy. I to drugi rozdział jest ciekawy moim zdaniem. Proste, ale elementarna wiedza. I potem logicznie w świetle tej wiedzy po kolei pokazane zaleta za zaletą, że tak naprawdę są zalety ujemne. I na końcu staje, że chyba warto zamieszkać przed ślubem razem, bo przynajmniej się wie, czy mąż będzie chrapał w nocy, czy nie. Bo bardziej poważnego argumentu się nie znajdzie. A i to można sprawdzić przez telefon, prawda? Tak więc też namawiam. Ta książeczka środkowa Młodzi i Miłość to jest książeczka, w której jest najwięcej o właśnie takim całym materiał przydatny w przygotowaniu do małżeństwa. Warto sobie tam to postudiować. Jeszcze druga książeczka, której tutaj nie ma na okładce, nieowyświetlonej, to jest książka z taką parą młodą na okładce. Tam jest sfera seksualności, płciowość, płodność, też wprowadzenie w małżeństwo. To jest tak na poziomie właśnie wejścia w małżeństwo. Wtedy książki zawierają całe przygotowanie do małżeństwa w Kościele katolickim w Polsce. Amen. Resztę sama. No to córeczki, sprawdźcie się dobrze w życiu. Jest o co walczyć.
Oczywiście rozchodzimy się do pracy w grupach. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Amen.